Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to w następnym sezonie otrzymasz karnet bojowy za darmo. Jeszcze na początek tego filmu chciałem wam powiedzieć, że teraz będę wysyłał moim widzom właśnie co kilka dni jakiś prezent ze sklepu. Także jeżeli to ty chcesz otrzymać prezent ze sklepu, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale oraz w komentarzu napisz swój nick z Fortnite'a, a możliwe, że to właśnie ty otrzymasz prezent. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo, a w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat sezonu 4 w rozdziale 2 Fortnite'a. Kiedy dacie ten film do końca, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 145 tysięcy subskrypcji. A jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a ja już bez przedłużania zapraszam ciebie do oglądania. Także jeszcze na początek porozmawiajmy sobie szybko na temat skamu z nowymi kodami na unikalny kill-off. Generalnie no to ostatnio w sieci pojawiły się nowe kody na kill-off, który nazywa się Molten Revenge. No i jest to właśnie przeróbka kill-offu od Renegade Rider, która miała miejsce w sezonie pierwszym. No i właśnie jest to przeróbka tego kill-offu. Generalnie ma to być kill-off właśnie na wzór Minty. Tak jak to było w poprzednich sezonach, były właśnie dostępne kody na tak zwany Minty Hacks, no to właśnie teraz gracze zrobili coś takiego jak właśnie Kill of Molten Revenge. No i ma to być właśnie odpowiednik dla tej babki Blaze, która ostatnio była w sklepie. I generalnie, no to teraz widzicie screena mniej więcej jak te kody wyglądają. No i na pierwszy rzut oka wyglądają one naprawdę, no po prostu legit. I wyglądają tak, jakby były one prawdziwe. No ale generalnie problem jest w tym, że no, takiego czegoś po prostu nie ma. Nie ma takiego kill-offu jak Molten Revenge i tak dalej. No i jest to generalnie koncept, który był już stworzony na właśnie końcówce czerwca. No i właśnie wtedy ten koncept został po prostu dodany. No ale Fortnite jeszcze nic nie ogłosiło, tak samo również jak i tych kodów po prostu nie ma. Także nie dajcie się nabrać na jakiś scam. Jeżeli ktoś wam zaoferuje na przykład taki zbierak i wyśle wam screena z jakimiś takimi fejkowymi kodami, no to po prostu takiego czegoś nie ma i się na to nie nabierajcie, ale pomimo tego, że wygląda to naprawdę legit, no to na pewno tego nie kupujcie. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do głównego tematu filmu, a najdokładniej w zonu 4, rozdziału 2. Generalnie no to gracze spekulują, że cały ten sezon ma odbywać się na Księżycu. No i tutaj macie mniej więcej koncept, jak to może wyglądać. A najdokładniej, że wyspa Fortnite w pewnym momencie po prostu odleci. Ale tego dokładnie, no w sumie nie wiemy. Generalnie no to osoba, która stworzyła ten koncept, napisała: strefą mogłaby być przykładowo Burza Gwiezdna, ewentualnie obszar bez tlenu, miejscówkami stacje badawcze i tym podobne. Generalnie są na to jakieś małe szanse, ale naprawdę w to wątpię. Ale z jednej strony zobaczyć Fortnite'a w kosmosie byłoby naprawdę ciekawie. Tym samym właśnie, moi drodzy, no to mielibyśmy tam na przykład jako te takie potworki, co kiedyś były, na przykład kosmitów. Także już z jednej strony jesteśmy troszeczkę tutaj na plus, ale z drugiej strony nie wiem, jak jeszcze Epic Games miałoby to wszystko zrobić. No ale wydaje mi się, że też możecie napisać w komentarzu właśnie jakieś wasze propozycje. I możliwe, że zrobimy z tego jakiś film, w którym to po prostu najciekawsze propozycje przedstawię i tak dalej. Generalnie no to właśnie, start nowego sezonu jest za prawie że 40 dni. No ale znając życie i znając Epic Games, no to standardowo ten sezon zostanie przedłużony. Pewnie o jakiś miesiąc czy coś takiego. Ale jak najbardziej można jeszcze troszeczkę teorii pokminić i tak dalej. Generalnie no to jest jeszcze jedna rzecz, a najdokładniej trailer. No i chciałem wam zakomunikować, że żadnego traileru nie ma. Ale gracze i jakieś właśnie osoby w mediach społecznościowych te po prostu trailery próbują opublikować. No i coś takiego jak właśnie trailer sezonu 4 nie istnieje miesiąc praktycznie przed startem tego sezonu. Także nie wierzcie w coś takiego i nie będę wam żadnych trailerów pokazywał, ponieważ jest to po prostu strata czasu ze względu na to, że jest to po prostu kilka sklejonych trailerów, na przykład z sezonu 3, sezonu 2, sezonu 7 i jest to po prostu sklejone w całość, tak żeby to wyglądało mniej więcej legit. Ponieważ wiadomo, że są osoby, które grają już od tych na przykład późniejszych sezonów, typu sezon 8 i na przykład nie widziały one traileru sezonu 3 czy 4, no i na przykład w takie coś mogą uwierzyć, a tak naprawdę jest to po prostu trailer jakiegoś starego sezonu. Także jak na razie jeszcze nie ma traileru sezonu 4, miejmy nadzieję, że możliwe, że jakiś przeciek, tak samo jak było sezon temu, z właśnie tajemniczym pracownikiem Epic Games i Tabor Hillem się pojawi, ponieważ tamten przeciek akurat cały okazał się prawdziwy, a było tam naprawdę wiele informacji. Także możliwe, że w tym sezonie również tak będzie. Jeżeli będę miał więcej informacji na temat następnego sezonu, to oczywiście was o tym poinformuję. No a póki co to w sumie to już by było na tyle, co nie?
No, dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.